Cześć, dacie, witam was bardzo serdecznie z tej strony Demo. To jest taki króciutki filmik, w którym chciałbym was się zapytać, poznać Wasze zdanie na temat jakości tego mikrofonu, do którego teraz obecnie gadam? Dlaczego? Ponieważ ten mikrofon, na którym pracowałem do tej pory, ten wiecie w słuchawkach, przy użyciu którego nagrałem, jeśli się nie mylę chyba wszystkie odcinki na tym kanale, odmówił posłuszeństwa w pewnym stopniu. Otóż co się dokładnie z nim stało, już wam mówię? Mogę na nim nagrywać bez problemu, ale e, nagrywa on niesamowicie cicho. Kiedy na przykład po nagraniu e, moją ścieżkę audio chcę podgłośnić, i to nie tylko w jednym programie. Próbowałem wielu programów, jak na przykład Audacity, Adobe, Audition, czy nawet Sony Vegas, tam też można takie coś zrobić. Przy użyciu różnych opcji próbowałem podgłośnić tę ścieżkę, pojawiały się szumy oraz niepożąda, niepożądane okropne trzaski. Więc to audio było fatalnej jakości, a postanowiłem, że skoro posiadam ten mikrofon, do którego teraz gadam, czyli Logitech USB Desktop którego jakość jest całkiem fajna. Wielu naprawdę polskich też youtuberów używa go i z niego korzysta. Postanowiłem, że mogę Was się zapytać. Czy byście chcieli, abym nagrywał przyszłe odcinki przy użyciu tego mikrofonu? Czy może jednak abym popróbował e, coś z tymi słuchawkami zrobić, chociaż szczerze mówiąc wątpię, że coś się z tym da zrobić. Tak więc czekam na Wasze komentarze, bo do tej pory na razie nie będą się pojawiały odcinki, dlatego że po prostu nie wiem, z którego mikrofonu korzystać. Tak więc czekam na Wasze komentarze, czy wolicie, abym nagrywał na tym mikrofonie, do którego teraz gadam, czy ta jakość jest dobra, czy jest wystarczająca, może jest nawet lepsza niż, te, niż tego mikrofonu ze słuchawek. Czy może jednak jest ona taka zła, że nie warto na nim nagrywać i jednak zająć się tymi słuchawkami? Dobra, w takim razie czekam na e, Wasze zdanie, czekam na komentarze. No i to by było na tyle. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, na razie cześć. Cześć, dacie, witam was bardzo serdecznie z tej strony Demo. To jest taki króciutki filmik, w którym chciałbym was się zapytać, poznać Wasze zdanie na temat jakości tego mikrofonu, do którego teraz obecnie gadam? Dlaczego? Ponieważ ten mikrofon, na którym pracowałem do tej pory, ten wiecie w słuchawkach, przy użyciu którego nagrałem, jeśli się nie mylę chyba wszystkie odcinki na tym kanale, odmówił posłuszeństwa w pewnym stopniu. Otóż co się dokładnie z nim stało, już wam mówię? Mogę na nim nagrywać bez problemu, ale e, nagrywa on niesamowicie cicho. Kiedy na przykład po nagraniu e, moją ścieżkę audio chcę podgłośnić i to nie tylko w jednym programie. Próbowałem wielu programów, jak na przykład Audacity, Adobe Audition, czy nawet Sony Vegas, tam też można takie coś zrobić. Przy użyciu różnych opcji próbowałem podgłośnić tę ścieżkę, pojawiały się szumy oraz niepożąda, niepożądane e, okropne trzaski. E, więc to audio było fatalnej jakości. A postanowiłem, że skoro posiadam ten mikrofon, do którego teraz gadam, czyli Logitech USB Desktop e, którego jakość jest całkiem e, fajna. Wielu naprawdę polskich też youtuberów używa go i z niego korzysta. E, postanowiłem, że mogę Was się zapytać. E, czy byście chcieli, abym nagrywał przyszłe odcinki przy użyciu tego mikrofonu, czy może jednak abym popróbował e, coś z tymi słuchawkami zrobić, chociaż szczerze mówiąc wątpię, że coś się z tym da zrobić. Tak więc czekam na Wasze komentarze, bo do tej pory na razie nie będą się pojawiały odcinki, dlatego że po prostu nie wiem, z którego mikrofonu korzystać. Tak więc czekam na Wasze komentarze, czy wolicie, abym nagrywał na tym mikrofonie, do którego teraz gadam, czy ta jakość jest dobra, czy jest wystarczająca, może jest nawet lepsza niż, te, niż tego mikrofonu ze słuchawek. Czy może jednak jest ona taka zła, że nie warto na nim nagrywać i jednak zająć się tymi słuchawkami? Dobra, w takim razie czekam na e, Wasze zdanie, czekam na komentarze. No i to by było na tyle. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, na razie cześć.